Dzień dobry, witam pana w redakcji Boris Info. Panie starosto, co pan chce powiedzieć swoim wyborcom? Szanowni państwo, najważniejsze to jest to, żebyśmy 16 listopada poszli do wyborów. Bo istotne jest, byśmy się chcieli interesować naszymi problemami, naszymi gminami i powiatami. Więc idźmy do wyborów i dokonajmy tego wyboru. Zagłosujmy na kogoś po przemyśleniu swojej decyzji. Bo ci, którzy na wybory nie pójdą, tak naprawdę nie mają potem prawa do tego, żeby mówić, że to jest źle, czy tamto jest źle. Więc uczestnictwo w wyborach jest naszym obowiązkiem. Poza tym chciałbym, żeby państwo przyglądali się wszystkim kandydatom. Niektórzy z nas pracują na państwa rzecz od wielu lat. Niektórzy z nas zrobili już dużo dla swojej gminy i powiatu. I my nie tylko obiecujemy, że coś da się zrobić, ale już potrafiliśmy wiele lokalnych problemów rozwiązać. Jestem przekonany, że te wybory będą przemyślane i będą mądre i właśnie dlatego przystępuję do tych wyborów i moi przyjaciele, kandydaci na radnych, samorządowców z pokorą, ale i nadzieją, że wyniki będą dobre. Dziękuję bardzo.